Witam w kolejnym odcinku Doliny Ciemności. Tym razem zatrzymamy się nad tematem zazdrosna miłość Boga. Zazdrosna miłość Boga. Po raz kolejny, kiedy czytam rozważanie o wierze, jestem coraz bardziej z jednej strony zachwycony Bogiem, a z drugiej strony im głębiej wchodzę, tym bardziej widzę, jak chrześcijaństwo jest jednak religią trudną, wymagającą, pełną przeciwności, a zarazem piękną i pociągającą. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie zatrzymali się nad tym tematem zazdrosnej miłości Pana Boga. Powiedzieli, czym ona jest, dlaczego ona jest taka zazdrosna, w jaki sposób możemy jej doświadczyć. Najpierw, jak ojciec Deitcher definiuje tą zazdrosną miłość. Pan zapalił się zazdrosną miłością ku Tobie. Ta miłość to udręka Boga, to głód Boga w stosunku do Ciebie, który jesteś Jego dzieckiem, Jego własnością. On będzie o Ciebie walczył. To jest niesamowite, że pierwszy wymiar zazdrosnej miłości Pana Boga to jest postawa samego Boga, który nie może wytrzymać, który ciągle pragnie być z nami, który ciągle pragnie być w centrum naszego życia, który wychodzi do nas, który walczy o nas na wiele, bardzo wiele różnych sposobów. I tak naprawdę to jest pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi, dlaczego ta miłość Boga właśnie jest taka. Czy mogła być inna? Ona po prostu taka jest. Dlaczego Bóg tak bardzo kocha człowieka? Dlaczego nie pozwala nam Bóg wejść w inną relację, oddawać pokłony innym Bogom? Bo ma świadomość, że On nas stworzył i jak zapisze Augustyn, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I tak jest, że my, jeżeli zaczniemy tworzyć sobie jakiegokolwiek innego bożka, jakąkolwiek inną rzeczywistość, to przestaniemy służyć Bogu i nie będziemy szczęśliwi. W krótszej, dłuższej perspektywie popadnie się w pewien rodzaj frustracji, zniechęcenia, bezideowości, a przede wszystkim utraty zbawienia. Bo jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to coś innego jest na pierwszym miejscu. Jeżeli coś innego jest na pierwszym miejscu, to ja nie mogę wejść do nieba, bo Bóg nie jest na pierwszym miejscu w moim życiu. A o to generalnie chodzi. Wyobraźcie sobie tą scenę z końca życia, kiedy stajemy przed Bogiem i mówimy Mu: przepraszam Panie, ja nie chcę być z Tobą na wieki, bo coś jest ważniejsze, coś było ważniejsze dla mnie niż Ty. I Bóg mówi: ale chodź, córeczko, syneczku, wejdź do mojego królestwa, bądź ze mną na wieki, tak bardzo Cię kocham. Walczyłem o Ciebie całe życie. Ale ja ukochałem coś bardziej niż Ciebie. Siebie samego, pieniądze, drugiego człowieka, cokolwiek. I mówię: ja nie chcę wejść do Twojego królestwa. Ja nie chcę wejść do Twojego królestwa. I proste świadectwo sprzed kilku dni słyszałem. Osoby, która ma problem z czystością. Akurat tutaj chodzi o pewną dziewczynę, która opowiadała o tym, jak w pewnym okresie swojego życia weszła w relację z chłopakiem, bardzo konkretną, nie współżycia, ale nadmiernej bliskości. I mówi, z jednej strony to ona chciała być we wspólnocie, chciała się rozwijać duchowo, a z drugiej strony trwała w tej relacji i ciągle pojawiał się grzech nieczystości. I ona mówi, że
ale jak to? To ja mam się z nimi całować? To ja mam nie, nie być z nim blisko? Przecież ja go kocham. I mówi, tak reagowała wcześniej. A potem mówi, po czasie zaczyna dostrzegać, że wspólnotę zostawia, że przestaje z nim rozmawiać, że modlitwę zostawia. I mówi, na początku to nawet jej nie przeszkadzało. Na początku to nawet było fajnie. Użyła takiego bardzo dobrego, bardzo fajnego porównania z kwiatem. Mówi, odcięłam się od modlitwy, od wiary, od bycia z Bogiem. I ja poczułam, jak ja rozkwitam. Tak jak kwiat, który jest ścięty. Róża, która jest ścięta, nie marnieje, tylko zaczyna rozkwitać. Płatki opadają i nie ma owocu. I nie ma owocu. I takie jest życie, które zostaje odcięte od Boga. I ona mówi, po pewnym czasie, po kilku miesiącach takiego życia, zorientowała się, że chociaż jest przyjemnie, jest fajnie, to jest pusta, nie widzi sensu życia. Bo gdzieś zostawiła tą miłość Boga. Zazdrosna miłość Pana zastępów. I dopiero kiedy zaczęła powracać do Boga, kiedy zaczęła zmieniać swoje życie, kiedy radykalnie postawiła granice, jeżeli chodzi o pewne kwestie czystości, wewnętrznie zaczęła odczuwać pragnienie życia. Bo Bóg jest życiem, bo jest miłością, zazdrosną miłością. I zrozumiała, że jeżeli nie pozwoli Bogu zazdrośnie siebie kochać, to nie będzie potrafiła kochać drugiego człowieka i siebie samej, i Boga. Pozwolić Bogu kochać siebie zazdrośnie. Dlatego Bóg w Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale, gdzie jest mowa o dekalogu, pisze, właśnie rozwija pierwsze przykazanie, czy tam pisze o pierwszym przykazaniu, do którego my mamy też powracać i dobrze je zrozumieć. Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Zważ na to, że Bóg najpierw mówi, ja się o Ciebie zatroszczę, ja się Tobą zaopiekuję, ja Ci dam wszystko, co będzie Ci potrzebne. A jeżeli Ci czegoś nie dam, to dlatego, że to nie jest Ci potrzebne. Że to przyniesie Ci większą szkodę niż korzyść. Tutaj wskazuje na to wyprowadzenie z Egiptu i pokazuje, że On się zatroszczył o Izrael. Tak samo zatroszczy się o nas. Wspomnij te momenty, kiedy Bóg się o Ciebie zatroszczył. Kiedy dał Ci to, co jest potrzebne. I wspomnij te momenty, kiedy Ci czegoś nie dał i po tym zobaczyłaś, że to przyniosło olbrzymią korzyść, że czegoś nie dostałaś. Ja mam świadomość tego, że jeżeli Bóg dawałby mi wszystko, o co go prosiłem, to nigdy nie zostałbym księdzem. A dzisiaj widzę, jak to jest wielkie błogosławieństwo. Ale słuchajmy dalej. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja jestem Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia tym, którzy mu nie wierzą. On okazuje zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy miłują Go i strzegą Jego przykazań. I to jest niesamowite. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu. Może my uczyniliśmy rzeźbę albo obraz jakiegoś Boga albo jakiegoś Bożka. W swoim sercu, w swoim wnętrzu, może Bożka z samego siebie, może Bożka, jak ta dziewczyna, o której opowiadałem, z seksualności, może Bożka z kariery, a może czyliśmy sobie obraz pewnej Bozi, a nie Boga prawdziwego. I Bóg na różne sposoby nas będzie doświadczał, żebyśmy
umieli zrezygnować z bożków i odkryć Boga, który nam daje pełnię szczęścia. O takim odnajdywaniu, już wiem książkę, o takim odnajdywaniu Boga w pełni szczęścia pisze Szymon Hołownia w książce Last Minute, 24 godziny chrześcijaństwa na świecie. Nigdy nie myślałem, że będę w Dolinie Ciemności zostawał Hołownię, a jednak. I słuchajcie, pisze on historię pewnej kobiety, ma na imię Miriam, nie podaje żadnych danych i pisze o, piękna historia, o kobiecie, która mieszkała w Egipcie, była muzułmanką. Tu nie będzie żadnych obrazów, nie mogę ujawniać miejsca spotkania, muszę zmienić imiona, nie podawać nazwisk. Miriam była muzułmanką z dobrej egipskiej rodziny. Gdy się ochrzciła, jej matka doniosła o tym policji. Znęcano się nad nią psychicznie, grożono śmiercią. Musiała uciekać z Egiptu. Dziś żyje pod zmienionym nazwiskiem w jednym z krajów zachodnich. To czystej wody mistyczka. I rozmawia z nią o tym, jak ona odkrywała tą zazdrosną miłość Boga, jak odkrywała obecność Jezusa w swoim życiu, tego, kim On jest, i kiedy Go odkryła, autentycznie była w stanie zrezygnować ze wszystkiego. Z rodziny, z islamu, z przyjaciół, z kontaktów, ze wszystkiego, bo odkryła zazdrosną miłość Pana Boga. I o to chodzi, czy ja wtedy otwieram się na zazdrosną miłość Boga, jeżeli jestem w stanie zrezygnować ze wszystkiego, co on mi daje. Chciałbym, żebyście posłuchali ostatniego zdania, jakie ona pisze w tym wywiadzie z Hołownią. Pytają, co mu powiesz, gdy go zobaczysz? Jak myślicie, co odpowiedziała? Nic. Po prostu się przytulę. W ciszy lepiej słychać bicie serca. Po prostu bycie z Bogiem, odnalezienie Go w pełni. Myślę, że będziemy musieli wiele tracić w związku z tą zazdrosną miłością Pana Boga, która będzie polegała, jak ojciec daje cierpienia, na dwóch rzeczach. Odwróceniu się, czy nawróceniu się od bożków, ale też nie wszystko, ale zwróceniu się do Boga i Jemu zawierzenie się. Piękne zdanie pisał, które sobie zaznaczyłem. Jeśli tworzyłeś sobie system zabezpieczeń, a potem Bóg sprawił, że twoja manna zginęła, to pamiętaj, że On uczynił to z miłości. Bóg ogołaca cię z tego, co jest twoim zniewoleniem i brakiem wiary w Jego miłość. Bóg ogołaca cię z tego wszystkiego. Jeżeli ty pokładasz nadzieję w pieniądzach, w swoich zdolnościach, w znajomościach, w czymkolwiek innym, to Bóg będzie to łamał. Będzie ci pokazywał, że to tak naprawdę nie ma znaczenia. Że koniec końców jedyne, co nam zostaje, to pustka zaufania. Taka była Maryja, która potrafiła wejść w pustkę zaufania. Jest zwiastowanie, jest obwieszczenie anioła, będziesz matką Boga. Tak, ja ufam, ja wchodzę w tą ciemność. Anioł odchodzi i Maryja zostaje sama, niosąc Jezusa pod swoim sercem. Pomaga Elżbiecie, potem jest Betlejem, potem jest Egipt. Tak naprawdę Bóg nie powiedział jej, z czego będzie się utrzymywała. Bóg nie powiedział jej, jak Józef odkryje całą tą sytuację. Nie zapewnił jej po ludzku niczego, absolutnie niczego, godziwego miejsca narodzin, żeby ona była dla nas też wzorem i potwierdzeniem tego, że mamy złożyć całą ufność w Bogu, a On się o wszystko zatroszczy. I ostatnie, do czego chciałem się odwołać, to przykład samego Jezusa. Zobaczcie, On jest też w pełni człowiekiem. Przeżywa olbrzymi lęk w ogrójcu,
i modli się do Boga, aby go ocalił. I posłuchajcie, jak pisze o tej sytuacji list do Hebrajczyków. Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swej uległości. Czytam jeszcze raz, ostatnio bardzo mocno mnie dotykał też ten tekst. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni swej doczesności zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swej uległości. Za wzrostem miłość Pana. Jezus zanosi gorące prośby i błagania w ogrójcu o to, żeby oddalił od Niego ten kielich. Ale niech się stanie Twoja wola, żeby został ocalony. Żeby Bóg mu oszczędził pewne rzeczy. A Bóg ma świadomość, że Jezus też jako człowiek, ale jako Bóg, musi przejść pewną drogę. I został wysłuchany. I został wysłuchany. W tej zazdrosnej miłości powierzył się całkowicie Bogu i zrozumiał, że to jest inna droga. I Bóg go wywyższa, Bóg mu daje życie. Został wysłuchany dzięki swojej uległości. Został wysłuchany i zmartwychwstał. I to jest ta perspektywa. Że ja koniec końców zostawiam Bogu wszystko, rezygnuję ze wszystkiego, umieram ze wszystkiego, aby żyć w wolności i nawrócić się całkowicie do Boga. Ja tak nie potrafię. Mam nadzieję, że wy jesteście bliżej Boga niż ja. Ja mam świadomość, że jestem w drodze. Ciągle w drodze i ciągle się tego uczę. I takie ma być chrześcijaństwo. A z drugiej strony jestem też spokojny, bo wiem, że Bóg mi daje czas i daje mi doświadczenia, żeby też przemieniać moje serce, które ciągle potrzebuje nawrócenia. I też ciągle myślę o świętym Piotrze, który całą Ewangelię walczył o bardzo wiele rzeczy. Ciągle się nawracał i ciągle mu to nie wychodziło. I w pewnym momencie no, nie radząc sobie, rezygnuje z Boga, upada, odchodzi właściwie w wielu momentach. I piękna jest ta historia z końca jego życia, która jest podawana w apokryfach, która nie ma potwierdzenia w 100% historycznego. Kiedy Piotr do końca życia nie potrafił w pełni zaufać Bogu. I jako stary człowiek odchodzi z Rzymu i na drodze spotyka idącego Jezusa, pyta go: Quo vadis, Domine? Dokąd idziesz, Panie? I Jezus odpowiada: idę cierpieć za mój lud, idę, daję się ukrzyżować po raz kolejny, bo Ty nie chcesz cierpieć za niego. I w tym miejscu Piotr zostawia swoją laskę i powraca do Rzymu. Myślę, że to był moment, kiedy on zrozumiał, że co znaczy zazdrosna miłość Pana zastępu. I powierzył się całkowicie Bogu, postanowił umrzeć dla tego świata. I w wolności ożył dla Boga. Czego serdecznie sobie i Wam życzę. I taka już ostatnia rzecz. Trzy razy ląduję, dzisiaj mi tak długo wyszło. Nie przerażajcie się, ilekroć odkryjecie jakąś rzeczywistość, jakąś sytuację, cokolwiek, co sprawia, że zrozumiecie, że nie jesteście otwarci w pełni na Boga, nie żyjecie w pełni zazdrosną miłością Boga. Cóż, takie życie. Jak to odkryję, to oddaję to Bogu. Proszę, żeby to przemienił. A nie się frustruję. Nie rezygnuję z drogi.